Zaraz zobacz, co ja tutaj mam. No, właśnie widzę. Dlaczego masz przy sobie całego laptopa? A ty nosisz ze sobą w torebce pół salonu fryzjerskiego i co? No to prawda. No i co tam masz? Sztuczna inteligencja. Normalnie rozumiesz, co jest najlepsze? Nazywa się tak samo jak ty, Aria. Też jest tak samo inteligentna i piękna jak ja? Słuchaj, patrz. Klikasz tutaj, wpisujesz co tylko chcesz i ona wszystko robi za ciebie, każdy temat. No proszę bardzo, kogo tutaj przybiło? Zawsze w samym końcu, a tym razem co w pierwszej ławce? No, odważnie, śmiało. Dobrze, kochani, to co? Możemy chyba zaczynać lekcję. Dzisiejszy temat: epoka romantyzmu. Romantyzm nastał tuż po oświeceniu w Europie. Coś mówiłyście? Przepraszam. W każdym razie, tak jak mówiłem, romantyzm nastał tuż po oświeceniu. Charakteryzował się tym, że twórcy romantyczni bardziej się skupili na człowieku, na jego emocjach, odczuciach, uczuciach. Coś kombinujecie, tak? Te wasze muszki zawsze coś kombinują. To są... Nieważne. I przedstawicielami między innymi byli Cyprian Kamil Norwid, Słowacki oraz Mickiewicz, tak? Którzy byli jednocześnie też wieszczami, tak? Byli też wieszczami. Słuchajcie, co chcecie mi zrobić? Coś zaraz wyskoczy z szafy, tak? A może ktoś biegnie przez te drzwi, albo... Nie, wiem, nagrywacie mnie pewnie, tak? Żeby wykorzystać to, ale nie, nie ze mną te numery. Nie! Ja sam wyjdę. Sam wyjdę! Ha! Ej, jak wy to zrobiłyście? No to pomysł Arii. O, serio? Ale nie tej Arii, tej z opery. Powiedziała, że najlepszy efekt da wojna psychologiczna i nauczyciel prędzej czy później sam się zaora. Wow, to jest genialne! A więc traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 roku. Pobudka, książę! Co tam, no? Kiedy został ratyfikowany ten traktat? A czy to ważne? Dla ciebie może nie ważne, ale dla historii jest ważne, więc albo odpowiesz, albo jedynka. No to niech będzie jedynka, whatever. Jeżeli nie odpowiesz mi teraz, to postawię ci nie jedną jedynkę, postawię ci dwie pały, rozumiesz? Arytmetyka, panie Konradzie. Arytmetyka? To jest historia, rozumiesz? Arytmetyka, panie Konradzie, jest po mojej stronie. Zresztą pan sobie sprawdzi w librusie, no. No może rzeczywiście tak jest, ale to nie znaczy, że masz olewać moją lekcję. Oczywiście, że mogę olewać pana przedmiot, to po pierwsze. Po drugie, bądźmy poważni, no nie może pan wstawiać mi dwóch jedynek na jednej lekcji, no to jest wbrew regulaminowi. No i po trzecie, 10 stycznia 1920. Dobranoc. Co?! Ratyfikowano wtedy. Dzień dobry! Przepraszam za spóźnienie. Kasiu, muszę zapytać, ale co ty na siebie włożyłaś, no i po co ci ten szpadel? No, trenuję, żeby być gotową. Na co, przepraszam bardzo? No, na to, co mi pani powiedziała tydzień temu. A co powiedziałam? Że nadaje się tylko do kopania rowów i powinnam zacząć trenować już teraz. To była taka metafora. Taki żart, który miał cię zmotywować. Do kopania rowów? Do nauki! Do nauki kopania rowów? To tego też się trzeba uczyć? Do nauki innych rzeczy. Chodziło mi o to, że jeśli nie będziesz się dobrze uczyła, to potem będziesz kopała rowy. No to akurat zrozumiałam, nie jestem aż tak głupia. Przepraszam, ale mój dziadek robił kiedyś w budowlance. No i co w tym złego? Mój wujek robi drogi i czasami też macha szpadlem. To znaczy, że się źle uczył? W końcu zarabia więcej niż nauczyciele. I widzisz, co narobiłaś? Teraz wszyscy myślą, że ich jakoś obraziłam. Twoje zachowanie podkopuje mój autorytet. Czyli już zaczęłam kopać? To znaczy, że mogę nie być na lekcji? Tak, to znaczy nie. Teraz to mam ochotę was wszystkich stąd wykopać. Pani powie kogo? Ja wykopię dołki pod kim trzeba. Będzie pani ze mnie jeszcze dumna.
Fleksja natomiast zajmuje się konstruowaniem form fleksyjnych, no, na przykład kotkowi. Biorą w niej udział morfemy gramatyczne z końcówkami fleksyjnymi. O Boże! Co się stało? Witek spadł z drzewa i chyba coś sobie połamał. Witek, a który to? No, jak to nie wie pan, który to? No ten, którego pan nieraz wołał, no to na pewno pan kojarzy. A chyba tak. A co mu się stało? No, właśnie dostałem zdjęcie, że spadł z drzewa i nie może się ruszać. Chyba będą wzywali do niego pomoc. Boże, ja jeszcze wczoraj siedziałem z nim na boisku. Ja mu dawałem orzechy. Świat jest tak kruchy, jesteśmy tylko pionkami na szachownicy życia, którą włada wiatru los. Nie, no to w zaistniałej sytuacji muszę przerwać lekcję, no. Nie ma innego wyjścia. No dobrze, a co z nim? Wezwano już karetkę? Karetkę? Nie, to nie, ale ekopatrol już jedzie. No i może weterynarza wezwą. A po co połamanemu chłopakowi weterynarz? Proszę pana, ja kończyłem podstawówkę, a nie biologię. I ja nie wiem, czy to jest chłopak. No ty sami żeście mówili, Witek. No, proszę pana, no Witek, no jak Witek, no zresztą sam pan spojrzy, no. Taki, no Witek, nie? Trochę Witusia, no. Ale tak go po prostu nazwaliśmy. To jest Witek? No Witek mieszka sobie na drzewie przy boisku. Pan to jest w ogóle złoty chłop, że odwołał pan tą lekcję ze względu na gryzonia. Myślę, że nagrodę nauczyciela roku ma pan w kieszeni. I to tej! Dobra, no to my już idziemy, a co z Witkiem, to powiemy wam. Do widzenia! Na razie! Cześć! Dzisiaj omówimy limit Greenwalda, po raz pierwszy opisany w 1998 roku, który obowiązuje po dziś dzień, a który dotyczy maksymalnej ilości wodoru, jaką można umieścić w tokamaku. Mateusz, ja wiem, że trudne, ale to nie są studia, żebyś wychodził z lekcji. Posiedź, posłuchaj, może się czegoś nauczysz. Nie, nie, dziękuję pani profesor, ale to nie dla mnie. Mateusz, wierz mi, każdy problem da się rozwiązać. Musisz tylko spróbować, musisz w siebie uwierzyć. No ja wiem, fizyka nie jest dla każdego, bo nie jest dla każdego, ale może kiedyś ty się czegoś nauczysz. Och, ja rozumiem pani profesor, ale nie chcę tracić czasu na słuchanie zdezaktualizowanych bzdur na temat limitu Greenwalda. Słucham? Limit Greenwalda został zaktualizowany w 2022 roku dzięki badaniom Międzynarodowego Zespołu Naukowców, bowiem pierwsze badania, na których łaskawa była pani oprzeć swój wywód, okazały się czysto teoretyczne. Limit Greenwalda jest dwukrotnie większy niż to, czego nas pani teraz uczy. W imieniu swoim i całej klasy jest mi zwyczajnie przykro, że jesteśmy uczeni przez osobę niekompetentną w zakresie nauk fizycznych. Pani obowiązkiem jako nauczyciela jest bycie na bieżąco ze zmianami wiedzy, którą stara się nam pani przekazać. Zresztą, jak widać, po wynikach ostatniego sprawdzianu z marnym skutkiem, bowiem i na tym polu pani również zawodzi. Żegnam! Dzięki za oglądanie tego odcinka. Dzisiejszym partnerem była Opera, czyli nowoczesna przeglądarka, w której znajdziecie chatbota AI o zgrabnym imieniu Aria, któremu możecie zadać najróżniejsze pytania, który pomoże wam rozwiązać wiele problemów, jak również pracę domową, którą macie zadaną na jutro. Dodatkowo Opera ma wbudowany adblocker oraz VPN, które umożliwią wam swobodne przeglądanie treści z całego świata bez wkurzających reklam. A zwieńczeniem wszystkiego jest wyspa zakładek, która pozwoli wam uporządkować wasze przeglądania. A to oznacza koniec z milionem otwartych zakładek, nad którymi nie macie kontroli. Teraz możecie pogrupować je sobie według odpowiednich kategorii. No to co? Pobierajcie, testujcie. Link macie w opisie. I let's go!